mamy obchody setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, również stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Mi się najbardziej podobała 33. baza lotnicza. Mogłam zobaczyć, jak jest w środku w Herkulesie. Zawsze marzyłam być w takim samolocie. Była strasznie miło po prostu, nie da się tego opisać. No, zwiedziliśmy niesamowite miejsca, szczególnie takie, które potem będzie nam ciężko zmienić, zwiedzić. Między innymi bazę w Powidzu. Te wielkie samoloty, Herkules był fajny i fajne było też to, że do niego mogliśmy wsiąść. Możliwość w Giżycku obserwować pokazy samolotów, a tutaj mogliśmy teraz na żywo wejść do takiego samolotu, tak? I doświadczyć tego, jak to jest, podpytać, jak to wygląda praca. Wyjazd tutaj to naprawdę pełen różnego rodzaju atrakcji, jest naprawdę bardzo bogaty w różnego rodzaju wydarzenia. Temat dosyć trudny, dlatego że może nie tak opisywany w książkach, przy tym dużo, że tak powiem, grzewania internetowego, zapoznawania się z tematem. Nie ukrywam, że było przy tym zamieszanie troszkę przy tworzeniu właśnie całego tego spotu, lecz uważam, że była to też super zabawa i bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tym konkursie. Dowiadywałyśmy się różnych informacji z internetu, robiłyśmy pracę w PowerPoincie. Było dużo pracy, ale też była i zabawa. Fenomenalny sposób zainteresowania dzieci historią. Odejście od takiego sztampowego realizowania podstawy programowej sprawiło, że dzieci się bardzo zainteresowały. Katedrę. Drzwi gnieźnieńskie były bardzo interesujące, dużo się dowiedzieliśmy i właśnie to chciałam najbardziej zobaczyć. Najbardziej będę wspominał katedrę gnieźnieńską z drzwiami oraz wyjazd do Powidz, zwiedzenie 33. bazy. Praca była bardzo trudna, powiedziałabym, jak na możliwości naszego stowarzyszenia, ale okazuje się, że jak się chce, no to można i te trudności pokonać. No i udało się. Pobyt w Gnieźnie był naprawdę cudowny, zwiedzaliśmy bardzo dużo. Dzieciom bardzo spodobały się zajęcia w Gajówce. Pan, który prowadził musztrę, wspaniale dotarł do nich. Gospodarze zapewnili nam i wspaniałą atmosferę, i ciekawe punkty zwiedzania. To przyznam szczerze, że ja, dydaktyk z 29-letnim stażem, też byłam zachwycona i na pewno jeszcze nie raz wrócę tutaj z innymi uczniami. Warto wziąć
wziąć udział, gdyż była to właśnie wycieczka do Gniezna, a sam okres powstania wielkopolskiego jest bardzo zbliżony do tego okresu, którym ja się interesuję, czyli II wojny światowej, więc tak, interesuje mnie ten okres. Muzeum właśnie też dużo Pani ciekawych rzeczy mówiła. Pan, który nas oprowadzał po Gnieźnie, też dużo rzeczy pokazywał, opowiadał. W sumie było wyjątkowe. Mogliśmy tutaj wiele przeżyć i również jeszcze dowiedzieć się wiele dodatkowych rzeczy, ale wydaje mi się, że najbardziej podobało mi się właśnie muzeum, które odwiedziliśmy. Herosi Wolności to taki mój drugi projekt dotyczący klocków Lego i tutaj staramy się przedstawić historię powstania wielkopolskiego. Myślę, że dzieci bardzo szybko łapią to, że właśnie klocki Lego i połączenie historii daje taką więź pomiędzy nimi. Zapraszamy już dzisiaj na 5. edycję wydania konkursu Tu powstała Polska. Tematem będzie Szlak Piastowski.